كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم؟ Jak traktuje muzułmanin niemuzułmanina? كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بحسن الخلق. Tak samo jak nasz prorok sallallahu alaihi wasallam traktował niewiernych poprzez dobry charakter. لابد نعلم الناس الإسلام، لابد ننصح الكفار. نحن نحب لهم الخير ونخاف عليهم من النار. Obowiązkowe dla nas jest to, żeby uczyć niemuzułmanów islamu, bo my pragniemy dla nich dobra i chcemy dla nich jak najlepiej. المسلم ينصح للكافر، لا يغش الكافر، لا يكذب عليه، يقول أنت في خطر، أنت لابد تدخل في الإسلام حتى تجد السعادة. Muzułmanin nie okłamuje niemuzułmanina, mówiąc mu, że jesteś bezpieczny. Nie, osoba niewierna jest w niebezpieczeństwie i potrzebuje ta osoba wejść do islamu. الدين الإسلامي يأمر المسلم بأن يدعو هؤلاء إلى الإسلام. Religia islam rozkazuje, nakazuje muzułmanom tego, żeby wzywali niemuzułmanów do islamu. نعم لابد نعلم الناس أن الإسلام هو دين حق، الإسلام دين سعادة، الإسلام دين يأمر بكل خير. To przekazać im, że islam to jest samo dobro, że daje bezpieczeństwo, daje szczęście w życiu, że to jest prawda.